Jarosław Jakimowicz znów obraża. Tym razem w tle spór o Paradę Równości. Jarosław Jakimowicz nie ma pracy w telewizji, dlatego swoimi przemyśleniami dzieli się jedynie w mediach społecznościowych. To tam podjął kwestię kłótni o Paradę Równości. Znów zabrakło mu klasy. Jarosław Jakimowicz stracił pracę w TVP, nim jeszcze nowy rząd doszedł do władzy. Najpierw wyleciał z pytania na śniadanie, bo jak donosił Informator, nie pasował do zespołu. Kilka miesięcy później z TVP Info zwolniła go jeszcze stara ekipa TVP po tym, jak koleżanki ze stacji, z którymi prowadził program w kontrze, wniosły skargi. Niebawem sam zainteresowany zaatakował byłych szefów, a w swoim zwolnieniu upatrywał spisku. Jakby tego było mało, szybko wyleciał z kolejnej pracy, skrajnie prawicowego portalu prawy.pl, na którym poprowadził raptem 4 odcinki programu Tu jest Polska. Jakimowiczowi pozostały więc jedynie media społecznościowe. Teraz to tam obraża kolejne osoby. Jarosław Jakimowicz znów zapomniał o kulturze osobistej. Jarosław Jakimowicz w ostatnich latach zasłynął z tego, że na antenie TVP uścisnął dłoń Antoniego Macierewicza, a później obrażał wielu ludzi i grupy społeczne. W skandaliczny sposób wypowiadał się o dziennikarzach TVN24, osobach LGBT+, czy znanych osobach, jak Paweł DeLong, Michał Żebrowski czy Rafał Trzaskowski. Teraz znów postanowił uderzyć w osoby LGBT+, nazywając je pederastami. W jednym z nowszych postów na Facebooku pisał bowiem o problemach organizacyjnych związanych z Paradą Równości w Warszawie. Pederaści już się kłócą. Wychodzi prawdziwa natura. Dwie Parady Równości w Warszawie, napisał, a później zacytował fragment z tytułu Gazety Wyborczej. Miało być wielkie święto po upadku PiS, będzie wielka klęska, czytamy. Na tym nie koniec, bo Jakimowicz dodał, dwie Parady Równości w Warszawie. Społeczność LGBT+ podzielona. W zasadzie to będą 3 parady. Jak mi przykro. Co ciekawe, do wpisu Jakimowicz dołączył screen z artykułu Gazety Wyborczej. Dzięki programom do obróbki zdjęć typu Paint zdołał jednak obrócić kadr, a nawet go przekreślić. O co chodzi w sporze o Paradę Równości? W tym roku ulicami Warszawy przejdzie nie jedna, a 3 Parady Równości. Wszystko dlatego, że społeczność LGBT+ się podzieliła. Jak podaje Gazeta Wyborcza, pierwsza z nich zaplanowana jest na 8 czerwca i stoi za nią tajemniczy kolektyw Praga Równości. Druga, już oficjalna, odbędzie się 15 czerwca. Jej organizatorem jest Fundacja Wolontariat Równości. Z kolei trzecia, organizowana przez osoby związane z byłym zarządem Fundacji Wolontariat Równości, ma odbyć się 22 czerwca. Jak informuje Gazeta Wyborcza, starano się, by ekipy organizujące parady 15 i 22 czerwca doszły do porozumienia i zorganizowały jedno duże wydarzenie. Niestety, nie udało się to.